Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy katecheci, sympatycy strefy katechety. Tak jak w ostatnim filmie zachęcałem do tego, by zwrócić uwagę także i na tę sferę fizyczną naszego życia, czyli nie tylko na duch, ale także i na ciało. I wspominałem także o tym, że będziemy chcieli uruchomić taką serię, w której będziemy dzielili się także swoimi pasjami, umiejętnościami, tym, co jako katecheci także robimy. Zatem otwieramy serię Katecheta, człowiek z pasją i zachęcam do tego, by wraz z krótkim opisem przesyłać do nas, do strefy katechety, jakieś zdjęcie, które będzie ilustrowało waszą pasję, wasze hobby, tym, co robicie poza katechezą, a macie tych swoich pasji milion po webinarach, mogę spokojnie to powiedzieć. Mnóstwo rzeczy, którymi się zajmujecie, które robicie, nie tylko na niwie edukacji czy też w szkole, ale wśród katechetów naprawdę mamy i sportowców, i muzyków, i ludzi, którzy odznaczają się naprawdę ciekawymi pasjami, którymi aż grzech, mówiąc kolokwialnie, nie podzielić się z innymi. Zatem seria Katecheta Człowiek z pasją, a ja zapraszam, tak jak w zeszłym roku dzieliliśmy się różnymi widokami majowymi, kapliczkami, krzyżami przydrożnymi, tak teraz skoncentrujemy się na naszych pasjach, ponieważ także i w tym, co robimy, chwalimy Pana Boga i dzieląc się radością i życiem z innymi, także w ten sposób przybliżamy ich do Pana Jezusa. Niekoniecznie tylko na lekcji religii, niekoniecznie tylko przy tablicy, czy też w kościele na ambonie, ponieważ to zaproszenie nie jest tylko dla katechetów świeckich, ale także i dla księży, czy też sióstr zakonnych. Zatem zapraszam, podejmijcie wyzwania, a ja już czekam na zdjęcia, najlepiej WhatsAppem albo mailem, wtedy ta jakość tych zdjęć też jest najlepsza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.